Dotyka pan spraw zagranicznych. Jedną z ostatnich, jaka dotyczy Polskiego Związku Piłki Nożnej, to start w wyborach do Komitetu Wykonawczego UEFA Grzegorza Laty. I tak po prawdzie to była kompromitacja. W drugim głosowaniu dwa głosy, to Maltańczyk tylko okazał się gorszy. Grzegorz Lato, startując, dodajmy, jako jedyna rozpoznawalna tam osoba, jako no, piłka z wielką przeszłością. No tak, ale tu jest najmniej winy samego Grzegorza Lato, bo rzeczywiście wielka postać, wielkie nazwisko i sam to widziałem w Paryżu, że wiele osób chciało się sfotografować i poprosić autograf dla syna. Grzegorz ciągle jest postacią bardzo popularną. Podobnie zresztą jak jego kolega z boiska Zbigniew Boniek, który tam również był. Natomiast zabrakło takiej codziennej pracy dyplomatycznej. No, dyplomacja sportowa może nie jest tak ważna jak dyplomacja w ogóle. Działalność międzynarodowa, państwowa, ale też jest to specyficzna bardzo dziedzina, w której trzeba być fachowcem i myślę, że troszeczkę o tym wiem, skoro udało nam się wywalczyć Euro 2012, a nie udało się wielu innych imprez, chociażby Igrzysk Olimpijskich dla Polski wywalczyć, czy imprez już pozasportowych, także to jest naprawdę specyficzna dziedzina, w której trzeba no, zawierać kompromisy, umieć się w tym gąszczu poruszać, używać dobrze rozumianego lobbingu i mnie się wydaje, że po prostu za późno był, jeżeli był w ogóle powołany sztab jakiś, który tą Grzegorzowi Lato by tą kandydaturę przygotował. Ja naprawdę tu bym się nie pastwił nad samym prezesem Lato, no bo on najbardziej to przeżył i najbardziej, że tak powiem, no jest przegranym w tej sprawie, a wszyscy powinniśmy to wziąć do siebie. Ja również może powinienem się bardziej zaangażować, ale nie bardzo byłem, że tak powiem, do tego dopraszany. To wszystko tak last minute było już na miejscu w Paryżu, to było stanowczo za późno. Ja wiem, że inni kandydaci, ci, którzy się dostali, to przynajmniej pół roku nad tym ciężko pracowali. Jesteśmy nieco ponad rok przed Mistrzostwami Europy, a coraz głośniej dotyka nas problem. Zresztą on był obecny przez wiele lat. Problem bandytyzmu na stadionach. Ostatnie wydarzenia w Kowie no, jakby są podsumowaniem, kwintesencją tego, co się działo w ostatnim czasie. I pytanie, jak problem, który jest nierozwiązywalny przynajmniej ze strony rządu oraz władz PZPN, no, przeniesie się na Euro 2012? Nie, przecież się wcale nie przeniesie, a jeżeli to się, to tylko na korzyść wyjdzie, bo w tej chwili jest determinacja i rządu, co widzimy po słowach pana premiera czy ministra sportu, i PZPN. Ale wie pan, na czym polega ta determinacja, tak? Że wychodzi minister Gierdź i mówi, jesteśmy zdeterminowani w walce z bandytyzmem. To jest jedynie deklaracja, ale, nic więcej. No tak, ale powiedziano już jednak konkrety, typu wprowadzenie kart kibica. To będzie można za 2-3 miesiące powiedzieć, sprawdzam, gdzie są karty kibica, bo te karty już wprowadzano, ja jeszcze za moje prezesury. I ja tu się też biję w piersi, że po tym takim dobrym okresie z kibicami, którego ukoronowaniem były Mistrzostwa Świata w Niemczech, gdzie przecież nasi kibice otrzymali od FIFA oficjalne wyróżnienie, że byli wspaniale zachowującą się grupą. No potem to jakoś to wszystko siadło. Ja tu akurat się zgadzam z prezesem Lato, że walenie tylko w PZPN jest ogromnym pójściem na łatwiznę, uproszczeniem sprawy. Winni są wszyscy. I kluby, i rząd, i sądy, które bardzo tak łaskawie traktowały czasami tych bandytów. I policja, która no, powołując się na czynniki oczywiście obiektywne, typu brak miejsca, brak ludzi, brak środków, nie do końca ten wymóg chociażby stawiania się na posterunku był egzekwowany i tak dalej, i tak dalej. Teraz wskazywanie palcem, kto bardziej winien, nie ma sensu. Mnie się marzy taka sytuacja, żebyśmy dożyli, i to szybko, chwili, kiedy na meczu reprezentacji w ogóle kluby jako takie nie będą obecne, ani na transparentach, ani w okrzykach, ani w jakichś tam demonstracjach. To, nie ma, to powinno być zupełnie obojętne. Ktoś chce kibicować Legii, niech chodzi na Legię, Wiśle na Wiśle, Polonii na Polonię i tak dalej, Lechowi na Lecha i tak dalej. Reprezentacja to jest zupełnie co innego. Na meczach reprezentacji Szkocji, jakby ktoś wyskoczył z okrzykiem Rangers albo Celtic albo Aberdeen, to by się ośmieszył. Tam się kibicuje tylko reprezentacji. I mnie się marzy, żeby ten wspaniały, kolorowy tłum cudownych ludzi, który był w Niemczech, który jest na meczach siatkówki, który towarzyszył Adamowi Małyszowi, żeby wypełnił stadiony piłkarskie. I nie bójmy się, tak jak zdaje się w niektórych klubach, że jak tych łobuziaków wypchniemy ze stadionu i już nigdy nie wpuścimy, to będzie pusto na trybunach. Nie, jak będzie dobry mecz, to nie będzie pusto.